Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz, paczuszka od FX Protect. Pewnego czasu osoba, właściciel tej firmy, napisała do mnie, czy nie chciałbym kilku produktów. No i tam jeszcze się rozpisywał, pieniądz. Ja, tak jak ja to zawsze mówię, odpisuję. Ja nie biorę pieniędzy za recenzję. Ja testuję i film pojawi się tam za x czasu, jak stwierdzę, że produkt doskonale znam. I nie odpisywał dosyć długo. I później odpisał ponownie. Okazało się, że przenosili firmę, tam jakieś tam inne chocki klocki, swoje tam biznesowe sprawy. Chyba nowa siedziba FX Protect. I czy jeszcze aktualne, żebym podał adres, to więc podałem, kurczę. Także nie wiem, co wysłali, nie wiem, co będzie w środku, ale ładnie zapakowane. Część produktów już była z FX-a. Część pewnie się... O, a to mizerki. Widzę, że tu będzie tego dużo. No dobrze. Ładnie zapakowane. Rękawica. O! No to tu już dziadzia zdejmujesz gumki. Pierwsza przymiarka. No, zobaczymy. W środku sztywne wykończenie. Włos krótki. Taki sztuczny. Zobaczymy. Zobaczymy. Ok. Już wiemy, jaka będzie kolejna zabawa. Teraz tak. Muszę sobie wziąć stoliczek, żeby odkładać produkty. Tu. O, pewnie powłoka. Super, bo będę miał teraz. Miałem w tym roku nie robić auto, ale znajomi i tego, i te sprawy, i trenerka. Fitnessu też nie poprosiła, więc też będę robił. No proszę, na szybkę. No dobrze, a będę miał autko teraz właśnie do zrobienia. Super. Kierownica dzisiaj ma przyjechać też do zrobienia. Poleciłem chłopakowi obszycie pewnej firmy. Okazało się, że ma ogrzewaną, podgrzewaną i nie podejmą się renowacji, więc będę malował jegomościowi kierownicę. Dobra, co my tu mamy? Pady. Fajnie. Kurde, ale super. Proszę. Miło. Nie, naprawdę. Grubo upchana paczka. Kurczę, śmiem stwierdzić, że jeszcze tak ładnie dobitej paczki nie miałem. Tak ładnie wszystko ze smakiem ułożone. Kurczę. I to mi się już podoba. Mikrofibry, szyba. Tu będziemy sprawdzać na pastach. Tu już widzę, że do Quick Detailera, ewentualnie do wosku. Ładnie zapakowane, świetnie. Rewelacja. Rewelacja. No to co? No jak będę teraz robił autka, te fibry będą używane, nie da się ukryć. Bomba. Co my tu mamy? Leather car. Arcze. Ładnie pachnie. Kondycjoner, kurczę, będziemy zabezpieczać. Dobrze. Szczotka do skóry. No, trzyma się fajnie. Zobaczymy, może być za agresywna, sztywna. Zobaczymy. Skóry będę robił niedługo, więc też właśnie od trenerki, właśnie to autko, co przyjedzie, też będzie właśnie do zrobienia. Przede wszystkim skóra jasna. Bardzo ładnie zapakowane. To mi się podoba. Kurde, no zobaczcie, zobaczcie. No. Zobacz. Schludnie wszystko. Tak upchane, nic się nie przemieszcza, nic się nie... Cleaner. Dobra. Nie wiem, czy ja używałem cleanera już od FX-a. Chyba nie. Mlecznym pachnie, tak, kurczę. Taki szejkowy, ładny zapach. Ale jak mam wrażenie, jakbym go już gdzieś wąchał, ale nieważne. Sprawdzimy go. Na pewno go sprawdzimy, bo będziemy mieć prędzej czy później auto, a raczej prędzej. Fajnie. Co my tu mamy jeszcze? Lecimy po kolei. Mini... O! To jest to! Kurde! Tylko teraz tak, jak tu... O! Zobacz. Cyk. I cyk. Felgi. Rewelacja. Sprawdzimy na pewno. I już widzę, przy moich felgach, że to będzie bajka. Dobra. To jest fajne. I aż włożę to w kartonik. Tyk.
No, będziemy powoli się tym bawić wszystkim. Filmy niestety dopiero zimą. No, dopiero zimą. Kubek! Ale jazda! Skoro Luka już mam od Łukasza, którego serdecznie pozdrawiam, dzisiaj też od niego paczka przyjechała, będę kierownicę malował. No proszę. Piękny kubek, bardzo ładny. Tak, będę w nim pił kawę, zdecydowanie tak. No dobra, super. Zapakuję go. Fajny gadżet, miło. Miło, naprawdę miło. Odstawiam. Co my tu mamy? Interior Detailer. Już nakręciłem film o tym produkcie. Już o nim nakręciłem. Produkt znam. Oczywiście. Produkt jest. No i nie pamiętam. No tak to jest. No. Interior Cleaner. Też bodajże chyba o nim. Albo i nie. O nim czy nie o nim? Albo był to... Albo ten, albo ten. Który z tych produktów? A chyba ten Interior Cleaner, tak. Chyba tak. Po tym zapachu. Mhm. I tu jest... No, właśnie. No proszę. Arctic Ice Sample. I to jest bodajże chyba kwaśny będzie, nie? Z tego co kojarzę. Ceramik, co nie, no. Ośrodkowanie stosować tu i ówdzie. Grube stężenie. Nie wiem, czy to nie jest ten do odtykania. No, pachnie taką miętą. Fajnie. Szamponiki lubię. To w ogóle w każdej ilości. Gravity Prewash. O kurcze. Co to jest? Czym mi to podjeżdża? Delikatny zapach. Kurde, nie wiem, ale fajnie pachnie. Stosować na zacienionym miejscu. Nanieść na powierzchnię za pomocą opryskiwacza lub pianownicy, czyli pianka. No dobrze, prełoż. Sprawdzimy. Zimą sprawdzimy, zobaczymy jakie pH, co będzie grane. Co my tu dalej mamy? O, mam ten produkt, miałem się za niego brać. Na internetach piszą, że jest mega zajebisty. Na razie to tak przyjemnie pachnie. Co mi się podoba, że zapachy nie są nachalne. Są bardzo delikatne. Będziemy badać. I tu Tire Cleaner. No, chyba był ten produkt? Nie, nie było. Też zbadamy, bo będą auta. No to pojedziemy. Będą opony tak dobite, że... O, śmierdzi zasadą. No dobrze, sprawdzimy. Zobaczymy, czy produkt się rozcieńcza, czy jest gotowcem. Tutaj to niedługo będzie już będę sprawdzał. Od 1 do 4 do 1 do 10. Więc sprawdzimy od 1 do 4 i sprawdzimy. Sprawdzę w koncentracie i zobaczymy, co będzie bieć. Na to czekałem najbardziej. Pasty polerskie. Tak. Zajebiste butelki. Naprawdę. Zajebiste butelki. Nie pachnie. Polishingowa. Tnąca. Wszystkie pachną tak samo. I finish. Tutaj musi być inny zapach, nie ma bata. Nie. Wszystkie pachną tak samo. Bardzo przypominają mi finiszową zapachem ta. Firmy Concept. Moja ulubiona P40. No, troszeczkę tak zajeżdża. Gluciki. Może być nieźle, zobaczymy. Autka będą, będziemy działać. Co my tu mamy? Fibra do osuszania. No proszę. I sprawdzamy. Jednostronny. Tak. Przyjemny. Miękkie obszycie. To mi się podoba. Sprawdźmy, jak jest to zrobione, wykonane. Będziemy szukać wad. I na dzień dobry już pojedziemy po gałęziach, że jest lipa. Nie ma lipy. Wszystko jest perfekcyjnie. A to jest ważne przy ręcznikach, bo tutaj będą puszczać najczęściej przy właśnie lamóweczce, to się chyba bodajże nazywa. Perfekcyjnie, fajny. Mam taki, nie będę ukrywał, Chińczyka, bardzo podobny. Mega podobny, naprawdę. Mega podobny. Dobra. Tym się będziemy bawić. Dopiero.
Fajna paka, zajebista. Trochę mam banana na gębie, bo wszystko jest tak ze smakiem, takie bardzo przyjemnie zapakowane, tak naprawdę, taki fajny poziom. Nie jest to jakoś tak śmiesznie w jakąś folię chamsko zapakowane, wszystko ma tak przyjemne, takie, że tak, z taką ochotą to otwieram wszystko, naprawdę. O, o. Proszę, padzik. I co on mi przypomina? Do czego mu bliżej? Do workstaffa czy do Chińczyka? Chyba do Chińczyka, co będzie dobre. Duży. Bardzo duży. Będziemy badać teren. No dobra. No cóż mogę powiedzieć. Dzięki za pakę. Tutaj ukłon w stronę FX Protect, właścicieli. Bardzo dziękuję. Z chęcią, z wielką przyjemnością oczywiście pobawię się tym wszystkim. Tak jak pisałem, filmy nie mam pojęcia. Na pewno nie w tym roku. Nie ma mowy. Nie ma szansy w ogóle. Raz, że nie mam czasu. Dwa, że nie mam czasu. Trzy, że filmy są już tak napakowane, że miejsce jest dopiero w przyszłym roku, ale to dobrze. To dobrze, bo będzie czas, żeby się nimi pobawić i swoje 5 groszy co do danych produktów, kurczę, wrzucę. Nie będzie to wiadomo, że pobawię się i już znam, tylko będę się tym bawił. Bawił. Jak stwierdzę, że produkt moim zdaniem jest taki i owaki, wtedy będę właśnie publikował film. No dobra. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzio jest.